Lila skakała z radości, nie mogąc uwierzyć, że ten dzień wreszcie nadszedł. To był w końcu ten dzień, dzień, na który czekała od miesięcy. Dzień, w którym zobaczy swoją idolkę, Melanię Martinez, na koncercie. To było jej największe marzenie. Muzyka Melanii sprawiała, że Lila czuła się zrozumiana. Każda piosenka była jak list od przyjaciela. Jej oryginalne piosenki o dorastaniu rezonowały z Lilą. Czuła, że Melanie śpiewa o jej własnych przeżyciach. Lila kochała Melanie od czasu jej pierwszego albumu. Miała całą kolekcję jej płyt. Znała wszystkie słowa każdej piosenki. Śpiewała je codziennie, marząc o tym dniu. Czasami nawet ubierała się jak Melanie, z kolorowymi spinkami do włosów i zabawnymi strojami. Uwielbiała naśladować jej styl. Dzisiejszy dzień był czymś więcej niż tylko koncertem. To spełnienie marzeń. To była jej szansa, by zobaczyć Melanie na żywo. Mama Lili zaskoczyła ją biletami miesiące temu. To był najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostała. Wybierali się na koncert Trilogy Tour. To było wydarzenie, o którym mówiło się wszędzie. Lila odliczała dni, godziny i minuty. Każdy dzień przybliżał ją do tego wyjątkowego momentu. Zrobiła nawet specjalny transparent, aby pokazać Melanie, ile dla niej znaczy jej muzyka. Chciała, żeby Melanie wiedziała, jak bardzo ją inspiruje. Na sali koncertowej panowała niesamowita energia. Lila i jej mama znalazły swoje miejsca. W powietrzu wiszczało napięcie. Wszyscy wokół byli równie podekscytowani. Lila mocno ściskała swój transparent, a jej serce waliło jak szalone. Ale w miarę upływu minut coś wydawało się nie tak. Scena pozostawała pusta. Komunikaty wciąż informowały o problemach technicznych. Szepty zaniepokojenia przetoczyły się przez tłum. Gdzie była Melanie? W końcu posępny głos ogłosił wiadomość. Melanie Martinez nie wystąpi. Koncert został odwołany. Rozczarowanie uderzyło w Lilę jak fala. Łzy napłynęły jej do oczu. Jej marzenie legło w gruzach. Mama Lili mocno ją przytuliła. Rozumiała, jak bardzo Lila jest załamana. W drodze do domu mama Lili wspomniała o specjalnej organizacji, Ginny Emeta. Pomagali spełniać życzenia dzieciom w trudnych chwilach. Ginny Emeta zostały założone przez przemiłą rodzinę, która straciła syna Emeta. Uhonorowali jego pamięć, niosąc radość innym dzieciom. Mama Lili pomyślała, że może mogliby pomóc. Może udałoby im się umówić Lilę na spotkanie z Melanie. Lila nie była pewna, czy cokolwiek może to naprawić. Ale jej mama wypełniła formularz zgłoszeniowy na stronie Ginny Emeta. Opowiedziała historię Lili i jej głębokiej miłości do muzyki Melanie. Teraz mogli tylko czekać i mieć nadzieję. Starszy brat Lili, Grzegorz, widział, jaka jest smutna. Wiedział, ile dla niej znaczył ten koncert. Grzegorz nie mógł sprawić, by rozczarowanie zniknęło, ale chciał pocieszyć swoją młodszą siostrę. Grzegorz postanowił zorganizować Lili mini przyjęcie w stylu Melanie Martinez. Udekorował ich salon kolorowymi lampkami i serpentynami. Upiec nawet ciasteczka w kształcie królików, jednego z symboli Melanie. Lila nie mogła powstrzymać uśmiechu. Grzegorz puścił muzykę Melanie i razem śpiewali i tańczyli. Powiedział Lili, że Melanie byłaby z niej dumna, że pozostaje pozytywna. Miłość i wsparcie Grzegorza pomogły Lili poczuć się trochę lepiej. Kilka tygodni później wydarzyło się coś niesamowitego. Lila otrzymała e-maila. Był od zespołu zarządzającego Melanie Martinez. Usłyszeli o historii Lili dzięki Ginnom Emeta. W mailu napisano, jak bardzo Melanie jest przykro, że musiała odwołać koncert. Melanie chciałaby móc spotkać się z każdym fanem, ale jej grafik był często szalony. Była jednak tak poruszona oddaniem Lili, że chciała zrobić dla niej coś wyjątkowego. Melanie zaprosiła Lilę i jej rodzinę na spotkanie przed swoim następnym koncertem. Lila miałaby okazję spotkać Melanie osobiście, zrobić sobie zdjęcia, a nawet otrzymać podpisane gadżety. Lila była w ekstazie. Jej rozczarowanie zniknęło, zastąpione przez przytłaczającą radość. Nadszedł dzień spotkania. Lila ledwo mogła opanować podekscytowanie. Ubrała swój ulubiony strój, ten inspirowany stylem Melanie. Zrobiła nawet nowy transparent.
tym razem dziękując Melanie za jej życzliwość. Kiedy Lila w końcu stanęła twarzą w twarz z Melanie, oniała. Melanie była jeszcze piękniejsza i milsza osobiście. Przytuliła Lilę i powiedziała jej, jak bardzo podoba jej się jej transparent. Lila nie mogła przestać promienić. Lila trochę porozmawiała z Melanie, mówiąc jej, ile dla niej znaczy jej muzyka. Melanie słuchała z prawdziwym zainteresowaniem. Podpisała nawet egzemplarz swojego albumu Lili i zrobiła z nią zdjęcia. To była chwila, którą Lila będzie pielęgnować na zawsze. Po spotkaniu z Melanie Lila była pełna emocji. Lila zdała sobie sprawę z czegoś ważnego. To nie było tylko spotkanie z idolką. Nie chodziło tylko o koncert, o muzykę, którą kochała. Chodziło o emocjonalną więź, jaką czuła z muzyką Melanie, która dotykała jej serca. Chodziło o społeczności fanów, którzy podzielali jej pasję i zrozumienie. I chodziło o życzliwość nieznajomych, którzy pomogli jej spełnić marzenia, pokazując, że nie jest sama. Lila dowiedziała się, że w życiu zdarzają się rozczarowania, które mogą być bolesne, ale dowiedziała się również, że czasami z tych rozczarowań mogą wyniknąć niesamowite rzeczy. Była wdzięczna Ginom Emeta, wsparciu swojej rodziny i hojności Melanie, która ją zainspirowała. To doświadczenie pogłębiło miłość Lili do muzyki Melanie, czyniąc ją jeszcze bardziej wyjątkową. Pokazało jej, że Melanie dba o swoich fanów, że jest kimś więcej niż tylko artystką. Zainspirowało również Lilę do dzielenia się dobrem i szerzenia życzliwości dla innych, tworząc pozytywny wpływ na świat. Historia Lili ukazuje magię fandomu. Muzyka ma wyjątkową moc łączenia ludzi. Potrafi tworzyć społeczności i zapewniać komfort w trudnych czasach. Dla Lili muzyka Melanie była kołem ratunkowym, źródłem zrozumienia i akceptacji. Kiedy artyści doceniają poświęcenie swoich fanów, tworzy się między nimi szczególna więź. Decyzja Melanie o spotkaniu z Lilą świadczyła o jej współczuciu i hojności. Utwierdziło to w przekonaniu, że nawet znani artyści dbają o swoich fanów na poziomie osobistym. Fandom może być potężną siłą dobra. Może wspierać kreatywność, budować przyjaźnie i zapewniać poczucie przynależności. Doświadczenie Lili przypomina nam, że czasami największa radość płynie z nieoczekiwanych miejsc. Życie toczy się wzlotami i upadkami. Każdy z nas przeżywa chwile radości i smutku, sukcesów i porażek. Wszyscy doświadczamy rozczarowań, dużych i małych. Czasami są to drobne niepowodzenia, a czasami większe, które wydają się przytłaczające. Historia Lili uczy nas, że można czuć smutek i rozczarowanie, gdy coś nie idzie po naszej myśli. To naturalne, że czujemy się przygnębieni, gdy nasze plany się nie realizują. Ważne jest, aby pozwolić sobie na odczuwanie tych emocji. Nie powinniśmy tłumić naszych uczuć, ale raczej dać sobie czas na ich przeżycie. Ale historia Lili uczy nas również o odporności i nadziei. Pomimo trudności, Lila znalazła w sobie siłę, by iść dalej. Chociaż była załamana odwołanym koncertem, Lila nie pozwoliła, by to złamało jej ducha. Zamiast tego skupiła się na innych możliwościach, które mogłyby przynieść jej radość. Pozwoliła sobie przeżyć to doświadczenie, ale pozostała również otwarta na nowe możliwości. Zrozumiała, że życie oferuje wiele dróg do szczęścia. Pozytywne nastawienie Lili w połączeniu ze wsparciem jej rodziny i Ginów Emeta doprowadziło do jeszcze bardziej satysfakcjonującego doświadczenia. Dzięki nim Lila odkryła nowe pasje i zainteresowania. Jej historia przypomina nam, że czasami, gdy jedne drzwi się zamykają, otwierają się jeszcze większe i lepsze. Warto wierzyć, że każda trudność może prowadzić do czegoś pięknego. Podróż Lili pokazuje siłę wytrwałości i znaczenie nadziei. Nawet w obliczu wielkiego rozczarowania nadal ceniła to, co przynosiło jej radość. Jej miłość do muzyki Melanie nigdy nie osłabła. To doświadczenie dało Lili cenne lekcje na temat odporności, wdzięczności i życzliwości nieznajomych. Dowiedziała się, że rozczarowania mogą czasami prowadzić do nieoczekiwanych możliwości.
odkryła, że siła muzyki i fandomu może tworzyć trwałe wspomnienia i znaczące więzi. Historia Lili przypomina nam, że nawet w obliczu przeciwności losu zawsze jest nadzieja.